Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram 55. sesję Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2022 roku. Na dzisiejszej sesji witam Pana Wójta Gminy, Pana Damiana Sławskiego, witam Pana Wicewójta, Pana Piotra Burasa, witam Panią Skarbnik Justynę Błaszczyk, witam Panią Sekretarz Violettę Balicką, witam Kierownika Macieja Strzeleckiego, witam pracowników gminy, witam Szanownych Państwa Radnych. Dobrze, Szanowni Państwo, zamykamy punkt numer 1, przechodzimy do punktu numer 2. Stwierdzenie kworum, bardzo proszę o stwierdzenie kworum. Wracamy do naszych obrad. Wracamy do naszych dzisiejszych obrad, jesteśmy w punkcie drugim, stwierdzenie kworum, bardzo proszę o stwierdzenie kworum. Bardzo dziękuję. Obecnych jest 15 radnych, także jesteśmy w komplecie. Zamykamy punkt numer 2, przechodzimy do punktu numer 3, wybór sekretarza obrad. Zgodnie z alfabetyczną listą obecności sekretarzem dzisiejszych obrad będzie pan radny pan radny Marcin Karczewski. Czy pan radny wyraża zgodę? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Także stwierdzam, iż sekretarzem dzisiejszych obrad jest pan radny Marcin Karczewski. Zamykamy punkt numer 3. Przechodzimy do punktu numer 4. Przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo, porządek obrad macie przed sobą. Są jakieś uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych. 15 radnych za, także stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty. Zamykamy punkt numer 4, przechodzimy do punktu numer 5. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Bardzo proszę, może dwa słowa wyjaśnienia. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chodzi już o to, że musimy dodać do planu 3 miliony złotych z uwagi na to, że już w tej chwili zbliżyliśmy się do tej kwoty 6 milionów, którą przyjęliście na sesji ostatnio z wypłatami dodatków węglowych i na inne źródła ogrzewania. W tym momencie mamy jeszcze dużo wniosków, które musimy rozpatrzeć. Duża część już czeka w kolejce na wypłatę. Dlatego przyznanie, dlatego uchwalenie uchwały wydaje się zasadne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo proszę odczytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 rok. Na podstawie uchwały o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej oczytanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 5, przechodzimy do punktu numer 6. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zamykam dzisiejszą sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.